jesteśmy w tym miejscu, proszę Państwa, gdzie było kino Moskwa. No, ulica Rakowiecka, to, że jest więzienie w Warszawie, to każdy wie. Myśmy tutaj na Narbutta były, tak? Druga ulica po prawej. Tu gdzieś kościółek ewangelicki Państwo zobaczą, chociaż Warszawa nie jest ewangelicka i ewangeliczna nie jest. Proszę Państwa, plac Unii Lubelskiej. No, Warszawa to jest oczywiście moherowa, Warszawa to jest oczywiście katolicka, nie ma prawosławnych ludzi, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. Piękna ulica Puławska, z czasów jak jeszcze jeździło U, jeździło A, proszę Państwa, i fajnie było, ale jak to metro pobudowali w Polsce, A, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, no właśnie jedzie tam jakiś tramwaj, taki średnio stary, no, a tutaj stoją mohery, już gadają, proszę Państwa, pod kinem Moskwa, to jest byłe kino Moskwa, tutaj byłyśmy w galerii, która ma 6 pięter, u Kateriny Napiórkowskiej pewnie już i zabrali te galerie, ale naprawdę były fajne wernisaże i Hanna Bakuła też, pamiętam, miała promocję książki w tej galerii, która no z 5-6 pięter, tam się nawet windą jedzie i obrazy można wieszać. Taka galeria, no chyba największa na świecie, proszę Państwa. Nie wiem, czy Wy o tym w ogóle wiecie. Puławska. Ludzie lubią Puławską, ale teraz taka pusta się zrobiła, jak nie ma A, U, J.